Jedną z rzeczy, którą chciałem robić tutaj, jest kolekcja roślinności. Kupiłem teren, który jest w dużym stopniu gruntami porolnymi i chciałem, żeby ten las zawierał komplet gatunków roślin leśnych tutaj z tego terenu. Kiedy pisałem swoją pierwszą książkę o dzikich roślinach jadalnych, napisałem, że w polskiej florze około 30% gatunków jest jadalnych. W tej chwili wydaje mi się, że dużo więcej, że około 40, nawet 50% gatunków. Z każdym rokiem dowiaduję się o kilku nowych gatunkach z naszej flory, które można jeść. Kiedyś byłem nudny, mówiąc o tym, że jem pokrzywy, a teraz jest to, że tak powiem, no coś takiego, no sexy, nie? Tutaj dzikie warzywa, zbieram tego, wszyscy wow, nie? Niesamowite.